Póki co lepiej pobaw się ze mną, zanim żoną zostaniesz na zawsze. Nim z wyrzutem wykrzyczysz, że przy mnie jak na huśtawce. Zanim zbrzydną ci kawy poranne, każdy dzień jak spędzony w niewoli. Nim zapragniesz, by grom jasny z nieba ciebie wyzwolił. Na 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 na. Póki co lepiej pobaw się ze mną, zanim zbraknie nam czasu na śmiechy. Zaczną drażnić skarpety w nieładzie własne oddechy. Nie odrywaj mnie więc od zabawy, nie każ patrzeć przed cudne oczęta. Nie chcę słyszeć, że przecież ty mogłaś jak inne dziewczęta. Na 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 na. Póki co lepiej pobaw się ze mną, zanim uznasz, że nic w tym dobrego. Pewnie znajdziesz okazję niejedną, by wrócić do tego. Zanim słowa się skończą i w ciszy nieprzebrana pojawi się ciemność. Póki jeszcze patrzymy na siebie, to pobaw się ze mną. Teatr piosenki Młyn, piosenką Póki co, w wykonaniu Adama Szabata, rozpoczął nasze 595. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Ta w sumie bardzo optymistyczna piosenka wprowadza nas w nastrój tej kolejnej audycji, w której już można posłuchać rzeczy aktualnych. Otóż w minionym tygodniu obchodziliśmy tydzień bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przygotowała spotkanie dla młodych czytelników. Była to okazja do spotkania na żywo z pracownikami, z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tak więc zapraszam na spotkanie, które odbyło się na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury. W drugiej części naszej audycji powracam do nagrań archiwalnych z roku 2013. Z 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncercie tym prezentowali swoje umiejętności młodzi artyści z naszego miasta. W tym wydaniu zaprezentuję występ zespołu Zorbas Band. Teraz zapraszam na spotkanie z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Piękne niedzielne popołudnie. Na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury można już poczuć prawdziwą wiosnę. Tak, wreszcie mamy wiosnę, ptaszki nam śpiewają, drzewa zielenią się nowymi listkami, zaczynają pojawiać się kwiatki. Tak więc nastrój bardzo, bardzo optymistyczny. Też mam nadzieję, że przeniesie się to na nastrój wśród uczestników dzisiejszego spotkania. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przygotowała spotkanie poświęcone grom. Jest to zarazem dzień, w którym bibliotekarze obchodzą swoje święto. Tak więc już ten nastrój świąteczny przenosi się na dzisiejsze wydarzenie, no bo przecież w końcu powoli będziemy wracać do normalności. Dzisiejsze spotkanie jest oczywiście przeprowadzone w reżimie sanitarnym, na powietrzu, z zachowaniem odległości. Wszyscy noszą maseczki, jest miejsce do dezynfekcji rąk. Tak więc dzisiejsze spotkanie przygotowane przez bibliotekę będzie takim powrotem do dawnej tradycji
od której trochę żeśmy się odzwyczaili, ale mam nadzieję, że to będzie dobry początek. Wybierasz sobie jedną z tych rzeczy, najłatwiejsze jest to hasło i musisz za pomocą tych tu wszystkich rysuneczków ułożyć, żeby Kacper odgadł, o które hasło chodzi. Tak? Dobra. No to jak już wiecie, o co chodzi. I osoba, która odgaduje, bierze sobie jeden punkcik, taką gwiazdkę. Która zdobędzie najwięcej gwiazdek, wygrywa. A więc już rozpoczęły się dzisiejsze zawody, gry planszowe przygotowane przez pracowników Hrubieszowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tak więc znajdziesz mnie w bibliotece, no i oczywiście już tutaj znajdujemy wielu, wielu uczestników, a o pomyśle dzisiejszego dnia poproszę parę słów panią dyrektor, panią Jolę Janiec, tak? Dzień dobry. Pomysł na dzisiejszy dzień. Nasza biblioteka działa, przez cały czas działa, przez okres pandemii udostępniamy księgozbiór, ale też mamy tak jakby małą przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, co jest niestandardowego w bibliotece. A pod koniec roku, w grudniu, uzyskaliśmy dotacje i zakupiliśmy 63 gry planszowe, które są tak jakby takim samym materiałem bibliotecznym, jak i książki, audiobooki. I po takie gry można przyjść do biblioteki, wypożyczyć je na 2 tygodnie, zwrócić i wziąć następną. Więc dzisiaj jest tak jakby premiera tych nowych gier. Zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa, żeby zapoznali się z naszą nową ofertą i żeby przychodzić do biblioteki nie tylko po książki, ale również po inne materiały. Tutaj dzisiaj jesteśmy po to, żeby pokazać, że biblioteka jest, rozwija się i że można znaleźć w niej bardzo dużo rzeczy, nie tylko takich stereotypowych, które wiążą się tylko z książką. Książki oczywiście też mamy, ale też mamy tak jakby nową mobilną bibliotekę, wózeczek i tutaj jest akcja bookcrossingowa. W tym wózeczku znajdują się książki, które można sobie wziąć do domu. One nie mają numerów. Uwalniamy książki i jeżeli ktoś ją weźmie, może odnieść do biblioteki, może się podzielić z inną osobą po to, żeby to wszystko gdzieś tam, biblioteka funkcjonowała w całej przestrzeni miejskiej Hrubieszowa i żeby ludzie mieli z tego jak największą korzyść i radość. Ten czas pandemii na pewno odbił się na tym, jak czytelnicy funkcjonowali właśnie w tych wyjątkowych warunkach. Jak właśnie to wyglądało i w dalszym ciągu jeszcze wygląda obecnie w pracy biblioteki? Pandemia jest, zabezpieczenia są, musimy działać zgodnie z rozporządzeniami, zgodnie z prawem, więc prawo już w tamtym roku zamknęło instytucje kultury. A jest jeden taki przepis, który mówi, że możemy bezkontaktowo udostępniać zbiory, więc na podstawie tego przepisu biblioteka jest otwarta, udostępnia swoje zbiory. Niestety nie ma wolnego dostępu do półek ani w bibliotece głównej, ani na żadnej z filii. Jesteśmy za pleksą przy stoliku. Mamy nadzieję, że przynajmniej na wakacje to się troszeczkę zmieni i że ludzie znowu będą mogli podchodzić do regałów i sami sobie wybierać książki, ale też wprowadziliśmy nowe formy. Można zamówić materiały biblioteczne poprzez maila, telefonicznie. Mamy też dostęp do Legimi, czyli mailowo dostaje się kod i nawet nie będąc w bibliotece ma się dostęp do audiobooków i e-booków. Mamy też różne inne oferty, między innymi przygotowujemy zestawienia pełnotekstowe, jeżeli ktoś ze studentów potrzebuje bibliografii albo dostępu do elektronicznych książek, to wtedy jeden z naszych pracowników przygotowuje taki zestaw na dany temat, wysyła mailem i te książki są po prostu udostępniane. Tam, gdzie są biblioteki cyfrowe, gdzie książki są uwolnione, mamy brokera informacji wśród naszej kadry, który przeszkolił wszystkich pracowników, także na każdej chwili można zwrócić się z prośbą o przygotowanie takiego zestawu literatury do konkretnego tematu i to działa. A teraz mamy święto, jest tydzień bibliotek, znajdziesz mnie w bibliotece. My dzisiaj zaczynamy tutaj na placu i codziennie
będziemy przygotowywać jakieś nowe oferty dla czytelników, sporo rzeczy będzie online, ale też każda z filii ma dla swoich czytelników coś przygotowane. Wczoraj na Osiedlu Jagiellońskim filia numer 4 wystawiała pracę pana Przepiórki przed pawilonem Jagiellon. Filia numer 1 od poniedziałku gra w zielonej, robi wymianę, zbiera rośliny do biblioteki w zamian, dzieląc się z ofiarodawcami innymi zielonymi rzeczami. Filia numer 3 na ulicy Uchańskiej będzie robiła letni ogród dla dzieci i przedszkolaki będą wysadzały roślinki i będą malowali takie meble z palet, tak żeby upiększyć to miejsce i zrobić bardziej przyjaznym dla czytelników. Staramy się być i online, i stacjonarnie, i staramy się odpowiadać na ile możemy na potrzeby, więc jeżeli ktoś ma jakieś potrzeby, to zapraszamy do biblioteki, może uda nam się zrobić coś wspólnie. Tak, ten dzisiejszy dzień jest takim też moim zdaniem pozytywnym akcentem, który być może przybliży nas do powrotu do normalności. Miejmy taką nadzieję, bardzo byśmy tego chcieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie tylko książki, nie tylko gry, ale również najnowsza technologia jest obecna na dzisiejszym spotkaniu. Rozmawiam z panem Piotrem Waleczko, który zajmuje się robotyką. Dzień dobry. Panie Piotrze, no widzę tutaj przygotowane eksponaty, właściwie roboty. Bardziej prototypy. Tak, może właśnie o pomyśle tego całego przedsięwzięcia. Te prototypy powstały ogólnie właśnie dla młodzieży, jeżeli by chciała być tutaj zainteresowana. Z wielką chęcią po prostu chciałbym, żeby uczestniczyła w budowie praktycznie, w uczenia na przykład mikrospota, który tutaj jest, żeby na przykład nauczyć go chodzić, czy nauczyć innych funkcji, zainteresować ogólnie drukiem 3D, możliwościami, które praktycznie można wykonywać w domu za nieduże pieniążki i się fajnie bawić. To dzisiejsza okazja do spotkania z robotyką jest zapewne początkiem jakiegoś większego przedsięwzięcia. To znaczy wyszedłem po prostu, chciałem wyjść do młodzieży. Samemu to troszeczkę, tak można powiedzieć, przykro jest bawić się taką technologią, gdzie naprawdę młodzież mogłaby też to robić. Współczesna technologia jest już obecna na każdym kroku w naszym życiu. Roboty będą coraz częściej spotykane. Czas przyspiesza, więc wiedza z tej dziedziny jest jak najbardziej pożyteczna i wskazana szczególnie tym, którzy planują swoją przyszłość na studiach politechnicznych. To może jeszcze proszę parę słów o poszczególnych eksponatach. No mam tutaj na przykład robota, który nazywa się Mietek w sumie. Ich są dwa. Zostały skonstruowane na jako praca dyplomowa w szkole. Różnica między nimi polega na tym, że jednym steruje program, a drugim sieć logiczna. Widzę tutaj też taką cybernetyczną rękę. Co to takiego jest? To jest ręka dużego projektu. Ten projekt nazywa się Immov. To jest francuski konstruktor i robot jest wielkości praktycznie człowieka. Tą rękę wydrukowałem i powkładałem tak jakby ścięgna, żeby można było zaobserwować po prostu, jak ręka robota podobna do ludzkiej tak samo praktycznie się zachowuje. Tak, to rzeczywiście robi wrażenie i myślę, że młodzi uczestnicy dzisiejszego spotkania też zostaną pozytywnie zainspirowani właśnie takim spotkaniem z nowoczesną technologią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzwoni dzwonek i to jest jeden z rekwizytów dzisiejszej gry. Pani Kasiu, co się dzieje na tym stoliku? Tak, gra jest efektowna, bo ma taki dzwonek przypominający troszkę recepcję hotelową. Zadzwonimy sobie. O, taki podobający się też bardzo dzieciom. To jest gra akurat taka prosta, karciana, bo gramy tutaj przy tym stoliku akurat z sześciolatkami, więc dosyć taka o prostych zasadach. Mamy oczywiście w ofercie gry dla starszych dzieci, dla młodzieży i dla takich wytrawnych graczy dorosłych, tak jak Ubongo 3D, bardzo modna w tej chwili gra, także naszą ofertę traktuję jako bardzo atrakcyjną, bo są to gry nie tylko do pogrania w tej chwili, ale też do wypożyczenia już od poniedziałku. Można ją wypożyczyć w bibliotece. Tak samo, na takich samych zasadach prawie jak książkę. Także bawimy się dzisiaj na placu przed biblioteką.
Pogoda nam bardzo, bardzo dopisała. To jest niesamowite, bo wczoraj wiadomo jak było, było bardzo brzydko na dworze, a w tej chwili jest bardzo ciepło. Także prezentujemy te gry i one są też takim pretekstem troszkę do tego, żeby znowu się spotkać z naszymi czytelnikami, użytkownikami, żeby pokazać, że no musimy wrócić już troszkę, dospotykać się trochę. Chcemy po prostu już się spotykać, czy to przy grach, czy przy poważniejszych tematach, ale żeby się po prostu już znowu wrócić do tego rytmu spotkań. Tak, dzisiejszy dzień, szczególnie pogoda, jest taką zachęcającą tutaj okolicznością do tego, żeby powrócić trochę, zapomnieć o tym, co nas już od kilkunastu miesięcy męczy na co dzień. Ale i ten nastrój wiosenny i ta obecność młodych uczestników jednak działa na wszystkich pozytywnie. Dziękuję. Mamy taką spóźnioną majówkę troszkę, tak pomyślałam, prawda? Tak, no właściwie majówkę tak, jak najbardziej. Świetnie, dziękuję Pani dziękuję, Kasiu. Dziękuję, dziękuję. No powiedzcie, w co będziecie grali? Gry logiczne. O. Trudna, ale chłopcy są bardzo ambitni. Co mam ułożyć? I teraz zobacz, masz ułożyć teraz takie coś, tak jak tu jest, tylko trzeba teraz rozczepić to na części pierwsze. No. No i rzeczywiście mamy tutaj kostkę Rubika, mamy również takie kształty przypominające beczułkę, no i to wszystko będzie teraz składane przez młodych uczestników zabawy. Jest to oczywiście zajęcie różniące się od obsługi komputera i klawiatury, ale zawsze taka aktywność jest rozwijająca. Spróbuj ułożyć. Troszkę pograł, ona tam pograła. Tak więc dzisiejsze spotkanie młodych uczestników zabawy przygotowanej przez Hrubieszowską Bibliotekę Publiczną zgromadziło około 20 młodych uczestników, oczywiście pod opieką rodziców, no i pod bacznym okiem instruktorów, pracowników Hrubieszowskiej Biblioteki Publicznej. Piękna pogoda, wspaniały nastrój. Oby to był dobry początek na przyszłość. Każdego roku koncert finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gromadził w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury hrubieszowskich artystów, młodych artystów, którzy prezentowali swoje umiejętności. Tak było w roku 2013. Koncert, który prowadziła pani Jola Głowacz, uświetnili występem młodzi artyści z Hrubieszowa. W tym wydaniu zapraszam do wysłuchania występu zespołu Zorbas Band. Jak widzicie, tutaj za moimi plecami już szykuje się pierwsza grupa, która naszej publiczności jest znana nie od dziś. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy to są związani od kilku lat. Od 6 dokładnie. Proszę bardzo, od 6, więc to już duży plus dla tego zespołu. Liderem tego zespołu jest taki dziwny pan w okularach z długimi włosami. I to właśnie on zaszczepia muzyką rockową swoich uczni, bo jest nauczycielem. A grupa nazywa się Zorbas Band i mam nadzieję, że się sami za chwilę swoją muzyką... No przedstawimy się na pewno. Właśnie, uratują słuchajcie, się. Słuchajcie, Jola mnie onieśmiela normalnie. Ale to tylko dlatego, że od 6 lat gracie na tym koncercie, więc mam nadzieję, że mogą sobie pozwolić na taką informację. Od 6 lat, droga Jolu, w tym składzie, a tak naprawdę to pierwszy raz zagrałem w OŚP w tym Domu Kultury w 2003 roku. Chwila, to było uwaga, jeszcze gorące... 10 lat temu. I gorące brawa jeszcze dla pana za licytację. I oddaję głos już dla zespołu. No bardzo dziękujemy. Tak jak mówiłem, Jola mnie onieśmiela. Słuchajcie kochani, 10 lat, 10 lat w moim przypadku. Ja wiem, że ja na tej scenie średnią wieku troszeczkę zawyżam, ale generalnie jakoś mnie to nie irytuje. W każdym bądź razie, słuchajcie kochani, dzisiaj oglądając telewizję, w
programie drugim oglądałem jakąś relację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ktoś tam powiedział takie coś, że z Wielkiej Orkiestry się nie wyrasta. To po prostu w człowieku tkwi. I słuchajcie, kochani, pierwszy utwór mamy taką gorącą dedykację. Zawsze graliśmy ten utwór na końcu, a tym razem zagramy jako pierwszy. Dedykacja dla naszego wiernego przyjaciela, wiernego fana, pan Marek Kitliński, który jest dzisiaj na widowni. Hey Joe! Specjalnie dla niego! Hey Joe! Where you going with that card in your hand? Now hey Joe, I said where you going with that card in your hand? I'm gonna find and shoot my lady. You're not gonna mess around with another man. I'm gonna find and shoot my lady. You're not gonna mess around with another man. Now hey Joe, I heard you shot your woman now. Shut it down now. Now hey Joe, I heard you shot your woman now. Shut it down now. Shut it down to the ground. Yow! W razie jakby ktoś się pytał, co to jest gitara solowa. Teraz słuchajcie, kochani, od tej pory tylko nasze własne autorskie numery. Specjalnie dla was nawet skomponowaliśmy wczoraj, bo to było dosłownie wczoraj. Nowy numer, świeży, bardzo gorący, ale to za chwilę, a tymczasem koniec rewolucji.
Ja! Ty chcesz wyrzucić ze mnie wściekłą siłę swego krzyku, ja chcę. Chcę dalej zły pozostać wewnątrz mej skorupy. Ty chcesz oczyścić swe sumienie, kując moją duszę. Ja wolę nadal trwać w letargu, koniec rewolucji. Na 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 na. To koniec rewolucji, koniec rewolucji, koniec rewolucji, rewolucji, koniec. To koniec rewolucji, koniec, koniec rewolucji. Ty mówisz, że żyjemy tylko po to, by odkrywać prawdę. Ja mówię ci, ludzie dawno zapomnieli, co to słowo znaczy. Ty żądasz, bym po raz ostatni stanął na barykadzie. Ja nie mam, nie mam w sobie tyle siły, by obalać mury. Na 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 na. To koniec rewolucji, koniec rewolucji, koniec rewolucji, rewolucji, koniec. To koniec rewolucji, koniec, koniec rewolucji. To koniec rewolucji, koniec rewolucji, koniec rewolucji, rewolucji, koniec. To koniec rewolucji, koniec, koniec rewolucji. Okej, kochani, no i jeden z trochę starszych numerów zespołu Zorbas Band, Demony. Umysł mój jest niewolony przez powstałe w nim demony. Już badają moją duszą i obietnicami kuszą, yeah. Bo demony w mojej głowie radzą się i umierają. Bo demony w mojej głowie życiem mym władają. Ciało rusza się wbrew woli, ból ustępuje powoli, yeah. Granice świata tego znaczenia nie mają żadnego. Bo demony w mojej głowie rodzą się i umierają. Bo demony w mojej głowie życiem mym władają. Gdy w lustro patrzę o świcie, znów widzę obce oblicze. Yeah. Przekrwione z obłędem w oczach po kilku nieprzespanych nocach, yeah. Bo demony w mojej
się i umierają, bo demony w mojej głowie życiem mym władają. Życiem mym władają. I kochani, teraz zrobimy taki króciutki antrakt, bo będzie licytacja. Zawsze tak będzie, moje życie i ja. Tak będzie na wieczność, zwykły człowiek to ja. Tak mi dobrze, że dobrze mi tak, jest dobrze jak jest. Tak mi dobrze, że dobrze mi tak, jest dobrze jak jest. We'll be right back.
zawsze sam, sam z sobą na sam bez ciebie. Przecież dobrze mi tak, sam z sobą na sam bez ciebie. Bez ciebie sam, sam z sobą na sam bez ciebie. Przecież dobrze mi tak. Poznać, a na to systemową. Musisz być w środku, by być dookoła. Taką myśl złotą zrodziła moja głowa. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Musisz być w środku, by być 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 dookoła. Wszystkim udziela, a ty wciąż po obłotkach. Chociaż miałeś być w środku, jak pies bez kagańca, kwitniesz u płotu. Musisz być w środku, by być dookoła. Taką myśl złotą zrodziła moja głowa. Musisz być w środku, by być dookoła. Dookoła, dookoła. Musisz być w środku, by być 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 dookoła.